No i co? Myśleliście, że nie wróci. Wrócił i wygryzł Stanowskiego. Ha! Platformerska młodzież z kampusu Polska bawiła się na dyskotece wrzeszcząc wraz z platformerskimi ministrami jebać PiS. Oburzyło to straszliwie, ale to straszliwie całe to prawicowe towarzystwo z Twittera i polityków PiSu, którzy zachowują się tak, jakby to pierwszy raz w życiu słyszeli. Kochani, kochani, wy się nie oburzajcie, wy się przyzwyczajajcie. Ta melodia będzie nam towarzyszyła przez najbliższych kilka miesięcy. A co jest oburzając, jakby to ci ludzie internetu nie mieli, czy coś? Przecież piosenka Cypisa, cała Polska śpiewa dziś, PiS. Przecież to jest piosenka, która na czarnym, to ona się spopularyzowała chyba na czarnym proteście. Tam co chwilę było. Jebać PiS i Konfederację. Wiem, bo byłem na czarnym proteście. Kiedyś to codziennie, stary, było. Ja ty, w kurwa wspomnienia. Jesień i tak. Przyjeżdżałem sobie samochodem. Parkowałem na parkingu podziemnym. Spotykaliśmy się w grupie. Tak, stary, już mieliśmy ten. Mieliśmy grupę osób, co chodziła na, taką grupę, co chodziła na manifę, nie? Zawsze ktoś przynosił małpki, jakieś tam wiśniówki, czy coś tam, czy pigwy. Soplicy, waliliśmy tą małpkę, tak po pół tego wypijałem, chodziliśmy tam 2-3 godziny, no wiadomo, ja samochodem przyjechałem, więc no, szybkie dmuchanie do domu, nie? 2-3 godziny codziennie taka manifa była, tam co codziennie albo co drugi dzień to było, stary, kurwa dobre czasy, mega ten, mega ciepło to wspominam. Chodziłeś tam dalej, czy na serio? Tak, pierwszy raz poszedłem zobaczyć, co się dzieje, a potem już... Wszyscy na to chodzili, to co tak chodziłem, a co sobie miałem nie chodzić. Jak słyszę to coś, to mnie skręca, współczuję każdej osobie bojącej się do tego. Czemu się ludzie oburzają? Wy musicie dojrzeć do tego momentu, żeby trzeźwo spojrzeć na te partie polityczne i powiedzieć, że oni są tacy sami. Ale nie są tacy sami, bo mają takie same poglądy, czy mają taką samą wizję świata, to w sumie na to samo wychodzi, bo to też są poglądy. Tylko, że oni cię od siebie nie różnią w zachowaniu. Jedni krzyczą jebać PiS, drudzy krzyczą jebać Platformę. Jedni krytykują średniowieczny mental prawicy, inni uśmiechniętą Polskę. I jakby i ordynarność, wulgarność, chamstwo, arogancja jest na tym samym poziomie, bo oni piszą no praktycznie tak samo. Jakby poziom właśnie tego chamstwa, etc. jest taka sama i tutaj, i tutaj. Więc no, ja dlatego mi jest ciężko się zdefiniować politycznie tak w 100% w tym kraju, bo oni mnie śmieszą, zarówno jedna i druga strona. I w momencie, kiedy będziesz wyborcą jakiejś partii, czy nawet będziesz sympatyzować z jakąś, ale będziesz w stanie trzeźwo ocenić, że ta partia również popełnia błędy, nie robi wszystkiego krystalicznie, to wtedy zaczniemy rozmawiać. Ale jak ja widzę na Twitterze, że ktoś ma w profilu dumna z Polski Tuska, coś tam, koalicja 15 października. I nieważne, co do tej osoby napiszesz, to i tak PiS jest zły, a Donald Tusk jest super. I vice versa. Jak zobaczysz na te posty, to PiS nigdy nic złego nie zrobił. Analogicznie PiSowcy tak mają, tak, uśmiechniętą Polskę. Nawet jakby Tusk przyszedł i mu dał każdemu Polakowi 1 000 000 euro, to on i tak by stwierdził, że pomimo, że dał mu 1 000 000, to na pewno mu zabrał 2. Ale to mówię, że Tusk daje od siebie, nie? Jakby miał takie pieniądze, wiesz, daje od siebie. To mówię, a mógł dać 3 rudy z Niemiec. No. Dla Konfederacji to samo, no. Niskie, proste podatki, zakaz aborcji, gaśnica w profilowym i Braun 20-25. Pomimo, że chyba nie kandyduje. Nie do końca rozumiem, ale coś tam się dzieje, nie? I oni tylko napierdolą tymi Saharyjczykami. I teraz tak. I Żukowska nie jest najgorsza na świecie. I Sławomir Mentzen nie jest taki spoko. I vice versa. Bo... bezapelacyjnie Żukowska jest ograniczona, ale też potrafi radio zapisać na Twitterze mądrze. I Matysiak potrafi
trzeba być ekspertką do spraw organizacji ruchu drogowego, pomimo że nie ma prawa jazdy i trafi się za CPK wstawić, więc jakby oni wszyscy nie są w 100% zjebani, ani nie są w 100% krystaliczni. Więc warto by było, ja na przykład znajdą się osoby, które, no nie będzie to zbyt często, nie, ale które z lewicy coś mądrego przemyślą i powiem, ok, dobry pomysł, jakby spoko, popieram, na przykład z tym CPK wcześniej wspomnianym, a i znajdą się takie Konfederacja, i znajdą się takie z PiS-u, i znajdą się takie z Platformy, i z Polski 2050, i a nawet Kosiniak-Kamysz czasami coś mądrego powie, ale prawda jest taka, że oni też dużo babołów. Żukowska to makak, to prawda. Sebastian Kaleta i Jachira są zjebani do reszty. No jest przykry, to tutaj ten. No Jachira też jest przykra, to nie ma co tutaj... Ogólnie politycy lewicowi mają taki problem, że ich jedyny pomysł na politykę to jest cipa, aborcja, gej, cipa, aborcja, gej. Tam jakby tam o niczym innym nie porozmawiasz. Owszem, możesz wejść na jakiś temat ekonomiczny czy coś, to oni powiedzą, że zabrać bogatym, dać biednym. Bardzo nie będę ci w stanie tego uzmysłowić, bo cipa, aborcja, gej. In vitro. Każdy przykra głosował na PO. A na kogo miałem głosować? Na PiS? Słuchaj, ja ci powiem tak. Głosowanie w tym kraju to przebiega mniej więcej w następujący sposób. Żeby zagłosować w tym kraju, to powinieneś tak, wypisać tu partię i zrobić tak. I będziesz mniej więcej zadowolony i mniej więcej wkurwiony. Jakby tam może oni mają wahania na paru procentach, nie? Na takiej zasadzie jakby głosowanie w moim wypadku wygląda. To jest też ciekawy aspekt, że część osób mówi, są dzisiaj inne ważniejsze rzeczy, bo sytuacja geopolityczna, bo wojna na Ukrainie, mówią, teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo, musimy dozbroić armię i tak dalej. Czym, jeśli nie kwestią bezpieczeństwa, jest dzisiaj kwestia związków partnerskich? To jest po pierwsze kwestia bezpieczeństwa, godności i podstawowych praw człowieka. Cały świat już dawno zrozumiał, Europa zrozumiała, że różnorodność jest korzyścią, jest atutem. Znaczy, to, że ona to mówi, to nie jest jej problem. To jest problem nas wszystkich. Ja wam wytłumaczę, co chodzi. Madame Vifon, bo dla mnie to jest Madame Vifon, stary. No sorry, nic się, stary, tu nie zmieni. Kto, stary, chce polemizować, że ona, stary, tak nie wygląda? Jak te nudle, z Vifona. I teraz tak, i ona jest porażką nie tyle rodziców, nie tyle lewicy, co ona jest porażką całego społeczeństwa. Bo to, że taka osoba ma możliwości pierdolić takie głupoty, to jest porażka zarówno moja, jej rodziców, jak i wasza. Bo dlaczego ci odklejeni politycy dostają się do Sejmu? Bo albo nie potrafiliśmy wychować społeczeństwa, którzy w coś takiego wierzą, albo nie potrafiliśmy, czy w tym wypadku może nawet nie tyle my, co partie polityczne, zagospodarować jej elektoratu. I teraz tak, jeśli ja nie wiem, ile ona głosów dostała, ale to jest tak proste, powiedzmy, że w okolicach 15 tysięcy, no bo wydaje mi się, że mniej więcej tyle głosów powinna dostać, żeby zostać posłanką. Też zależy, jaki okręg i tak dalej. Może to być więcej, może to być mniej. I trzeba się zastanowić, dlaczego 15 tysięcy osób w danym okręgu wyborczym postanowiło zagłosować na zupkę z Vifona. I problem jest taki, że w wielu przypadkach partie polityczne nie mają pomysłu na to, jak zdobyć głos takiej przeciętnej studenciary w golfie, która lubi pies i ma kolegę geja. I z racji tego, że jest kobietą, no to bardziej patrzy na, no już na tą aborcję, etc., nie? I ja myślę, że wiele osób głosuje na tą lewicę, która na tych kondonów, oni na nich głosują, bo inne partie poniosły porażkę, jeśli chodzi o rywalizację o ich głos. Coś takiego jak lewica nie miałaby prawa bytu, tylko dużo osób, które po prostu tak odległe zidentyfikowanie się z inną partią, że tego nie robią. Ja nie znam statystyk, no ale jaki gej, stary, zagłosuje ci na PiS albo na Konfederację? Już na samym starcie to odpada. Ja nie mówię, że partia polityczna to musi być zupa pomidorowa, bo one jakby nachodzą. W zależności, wiesz, w zależności kim jesteś, to trochę nachodzisz na ten, nie? I te partie polityczne się dochodzą. Ale tam, gdzie jest lewica, to jest ciężka pustka. Nikt nawet nie zahacza, nawet nie jest blisko tych postulatów, które część społeczeństwa ma, aczkolwiek no się nie łapią, nie? To zrównało się, zagłosuje na Konfederację. Konfederacja to jest taka dziwna partia radykałów, bo ja ostatnio
Był taki jakiś news, tam tylko kawałek nagłówek widziałem, że na jakimś festynie ziomkowi z urzędu, jakiemuś naczelnikowi skarbówki, nie, przegonili go. I tam było, że wypędzili z festynu jakiegoś naczelnika skarbowego. Jakiś ziomek z Konfederacji, tam oczywiście Nowa Nadzieja, super członek. O, powinni jeszcze mu kijem po plecach przejechać. I to jest problem Konfederacji, że w Konfederacji, bo to Konfederacja to też jest w sumie zlepek kilku partii, że oni też są w końcu stabilni. Tak jak jeszcze ten Mencen, ten Bosak potrafią, i nie tylko oni, bo jeszcze się znajdzie ileś osób, że potrafią przytrzymać poziom albo w dyplomatyczny sposób wypowiedzieć się o zagadnieniu, które jest przegadywane. I wiesz, jak jest temat geji, to taki Bosak, taki Mencen, taki wiesz, ktoś ze szczytu tej partii, kto, potrafią przyjść i powiedzieć, że nie należy dawać praw, że to, że tamto, ładnie tu ubiorą słowa, to jakoś brzmi. Okej, ziomek jest przeciw, czy o aborcji, powie to w taki sposób ten. Ale weźmiesz tych 25 miejsce na liście w Rzeszowie, czy nie wiem nawet, czy takie było, bo to nie mówię centralnie o tej osobie, jeśli ta osoba istnieje, i ona już będzie taka, nie no, jeb pedałów i chuj dupę Ukraińcom, nie? No, Braun gaśnica, lecimy, no. Jeba państwo, bo podatki chcę zabierać. Jestem monarchistą. Tak to trochę wygląda, nie? I ludzie na Twitterze mówią, no ja dobrze, bratku, powiedziałeś, nie? Bo on też ma tam samą gaśnicę w profilowym. Nie no, oni zaplecze mają tragiczne. Konfederacja ma tragiczne zaplecze, stary. No ale to też jest stosunkowo młoda partia, nie? No i też z racji tego, że to jest jakby zbiór kilku partii, to... No ciężko będą mieli, nie? Mencen będzie premier w przyszłości? Nie sądzę. Zobaczcie, że Bosak, Mencen poszli do polityki, żeby coś zmienić z własną kasą? Przecież Bosak nigdy chyba firmy nie prowadził. Mencen ma pieniądze, ale ten drugi nie. No. Moi drodzy, ale zanim serio, to najpierw wyjaśnienie. I to się ja wiecie, jeszcze nie wróciłem z tych wakacji, to tylko drobna przerwa, dlatego najbliższy Mazurek i Stanowski dopiero we wrześniu. Ale zanim ten wrzesień, to pozwólcie, że parę słów o jebać tak na marginesie, a zacznę od marginesu. Bawi mnie to święte oburzenie na Twitterze, bawi mnie to święte oburzenie polityków PiS-u. Moi drodzy, czego wy się właściwie spodziewaliście? Jak spotyka się, nie wiem, grupa kibiców ŁKS-u, no to wiadomo, że będą... Ale wy źle rozumiecie, bo mówicie, że nie będzie premierem Mencen, ale będzie ministrem finansów. Mencen nie będzie nigdy ministrem finansów. Dlaczego? Bo Mencenowi z jego pomysłami bliżej jest do Javiera Milei z Argentyny niż do kogokolwiek innego. Konfederacja nie zanosi się na to, żeby w najbliższych latach, może się to zmieni, ale jest to bardzo ciężkie, żeby w najbliższych latach Konfederacja samodzielnie rządziła. Jedyna szansa jest taka, że powiedzmy będą w koalicji z PiS-em, ale PiS nie wybierze kogoś tak jak na ministra finansów, jak Sławomir Mencen, bo raz, nie mają zbieżnych poglądów, więc Sławomir Mencen, jeśli byłby ministrem finansów, to nie pozwoliliby mu wdrożyć jego myśli ekonomicznej, no bo po prostu, no bo by się pod tym względem nie zgadzali. Konfederacja i PiS bardzo ładnie się zgadzają, jeśli chodzi o światopogląd, ale już o gospodarkę niekoniecznie, nie? Więc do momentu, kiedy Konfa nie wygra wyborów, mając większość, na co się nie zanosi, moim zdaniem nie będzie tak nigdy, ale jeśli jesteś za Konfederacją, to może myśleć inaczej, to ci kibicuje jakby luz. Tak to właśnie jest. Widzę. Ewentualnie Legię Warszawa. Jak macie spęd prawicowej młodzieży, to wiadomo, co ona sobie będzie podśpiewywała albo wrzeszczała o Rudym, którego będzie wysyłała do Niemiec. To jest chyba oczywiste, tak? No więc jak macie zlot młodzieży, którą łączy szczere uczucie, szczera nienawiść do was, drodzy pisowcy, to nie dziwcie się temu repertuarowi i nie oburzajcie się na Boga Świętego, że padają... Powiem jeszcze tak, nie lubię też lewicy za to, że każda ich wypowiedź czy każdy ich postulat bazuje na tym, żeby ludzie się wstydzili tego, że mają pieniądze. Jakby człowiek, który pracuje od świtu po zmierzch i tam zrobi fajną firmę, ma fajne pieniądze, to lewica gardzi takimi ludźmi. Takich trzeba opodatkować, zabrać im jak najwięcej, oni mają nie mieć, dlaczego ma 3 mieszkania, nie mam żadnego. Jak ja tak czasami czytam, to Matysiak
tą Żukowską, na Żukowska się zalokowała, tą Jahirę, to mam takie... Jak ja bym był bardzo bogaty, to czułbym, że one mi mówią, jesteś k***a, nie? Mają tam brzydkie słowa. Jak się was nagra, was posłucha, to człowiek też tych brzydkich słów... A jak się identyfikujesz jako k***a, to popuka. Jest git. Ale to na marginesie. Bo tak naprawdę, ta młodzież nie tylko dała upust swoim emocjom, ta młodzież wyśpiewała właśnie program rządu. Tak, jasne, to było już wiele razy mówione, ale nigdy dość powtarzania, że tak naprawdę tę całą koalicję spina tylko autentyczna i szczera niechęć, by nie powiedzieć nienawiść do PiS-u, chęć zemsty, chęć odpłaty, chęć dojechania PiS-owców. To jest to, co ich łączy, bo cóż innego może łączyć liberałów od Hołowni, którzy chcą ulżyć przedsiębiorcom, z socjalistami z partii Razem, którzy chcieliby tych przedsiębiorców dojechać, a z kolei, nie wiem, zmniejszyć liczbę dni pracy do 4 tygodni. No cóż innego może ich łączyć? Cóż innego może łączyć konserwatystów? Do momentu, kiedy lewica mnie zrozumie, bo jest coś takiego, o, bo tam pracują tylko 4 dni w tygodniu. Trzeba tak zrobić, żeby mieć więcej czasu. Jakby spoko. Tylko jeśli, powiedzmy, ja mam restaurację i moja kadra by pracowała tylko przez 4 dni w tygodniu, to musiałbym zatrudnić więcej osób, żeby pokryli wakaty, nie? Czyli wydam więcej pieniędzy. Czyli żeby mieć to samo, to albo podniosę ceny, albo obniżę wynagrodzenia. Ale to już też nie wolno. Ogólnie lewica, to ja mam wrażenie, że oni myślą, że pieniądze to ogólnie są z drukarki. Jem co chcę. Po co ci głowa? Jem nią. PSL-u, którzy chętnie pójdą na procesję Bożego Ciała, by nieść tam sztandary z młodymi aktywistami aborcyjnymi z Platformy, tudzież z Lewicy. Nic ich nie łączy, prócz tej jednej bardzo ważnej emocji. Niechęci do was, PiS-owie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak to się wydarzyło. Że ludzie nie wiedzą na co głosowali i po co, tylko takich PiS, że nie mają ochoty, żeby tamci rządzili. A to się wszystko wzięło od tego, że bardzo duża arogancja, poczucie i niechęć do niektórych grup społecznych była przejawiana przez PiS. Dobry, nazywam się Nathan, pochodzę z Opola i pytanie do ministra Okły-Drewnowicz na temat różnicy średniej długości życia między kobietami a mężczyznami w Polsce. Wynosi to około 8 lat według danych z GUS-u z zeszłego roku. We Francji ta różnica tylko wynosi 6 lat, w Niemczech jest to 5 lat, średnia Unii Europejskiej to jest około 5 lat. Wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat, dla kobiet 60. Czyli mężczyźni pracują dłużej i żyją krócej, więc mniej korzystają z czasu wolnego na emeryturze. No i moim zdaniem jest to jawna nierówność genderowa. Stąd pytanie, jakie działania są podejmowane przez aktualny rząd, aby zmniejszyć tę różnicę oraz jakie są planowane działania na przyszłość długoterminowo? Dziękuję. Może od razu odpowiem, co? Tak? Bo to pytanie dość trudne. Ale odpowiedź jest wynikiem moich doświadczeń funkcjonowania w polityce i podejścia też takiego merytorycznego. Jak pomóc tak naprawdę kobietom, i mężczyznom tak naprawdę, by mogli właśnie w tej wspólnej przestrzeni funkcjonować. Jeśli masz na myśli to, że powinno się wyrównać wiek emerytalny dla kobiet, i powinny pracować tak długo jak mężczyźni, to ja powiem inaczej. Stara, ty mówisz od 30 sekund, jeszcze nie powiedziałaś nic. To ja powiem na razie, no, zapoznawszy się i analizując twoje zagadnienie, no generalnie wychodzę z założenia, że to jest pytanie oczywiście bardzo celne, bardzo trafne, na które z miłą chęcią chciałabym odpowiedzieć. Zatem może przejdźmy do mojej odpowiedzi, która też chciałabym, żeby była dobrze zrozumiana, jakby zacznij mówić, nie? Żeby dokonywać pewnych zmian, to przede wszystkim musi być akceptacja społeczna. Jak jej nie ma, to żadnej zmiany nie wprowadzimy, łącznie z tymi dobrymi. Więc w kwestii wieku emerytalnego nasze społeczeństwo już się wypowiedziało i my w rządzie nie prowadzimy żadnych prac dotyczących zrównania tego wieku. Ja wam powiem, że paradoksalnie coś w tym jest, coś w tym nie ma. A już wam tłumaczę, co chodzi. Bo zacznijmy od tego, że płcie nie są dwie płcie i wobec siebie nie są równe.
Jak ty chcesz się identyfikować jako wie co, to nie interesuje mnie to. Ja na przykład nie będę, mi bardzo ciężko się wysławiać na co dzień, żebym jeszcze się zastanawiał, jak się odmienia helikopter bojowy przez przypadki. Ja wiem ogólnie, że jest mianownik, rzeczownik i twój stary jest jebany. To są rzeczy, które ja wiem, więc jak ja miałbym do kogoś mówić ona jemu, czy tobie coś tam, to ja się do tego nie nadaję. Proszę do mnie nie mówić w takim wypadku i proszę mnie nie dyskryminować tylko dlatego, że jestem upośledzony. I jak już wiemy, że płcie nie są sobie równe, no to kobiety miały jakieś swoje plusy, mężczyźni mieli jakieś swoje plusy, nie? Czyli na przykład mężczyźni, nie wiem, zarabiali więcej, kobiety pracowały krócej. Mężczyźni musieli więcej pracować, no ale kobiety wychowują dzieci. No i jakby tam były jakieś takie role społeczne, nie? Czy one są dobre, czy są uczciwe, czy są równomierne, to nie wiem, można o tym dyskutować. Ale jeśli prowadzimy do tego, że wszystko ma być równe, to też powinno być równe. I nawet powiem więcej, jeśli mężczyzna na emeryturze, nie wiem, żyje 5 lat, a kobieta 15, to kobiety powinny dłużej pracować. No jakkolwiek to brzmi, jeśli chcecie, żeby było równo, jakoś trzeba to wypośrodkować. Nie mówię, że mamy być na emeryturze po 5 lat, tylko wy od 80, a my od 70. Jakoś to na pewno jest jakiś algorytm, który to wyliczy. Z drugiej strony, ja na przykład zatrudniam więcej kobiet niż mężczyzn, bo akurat moim zdaniem bardziej się nadają do pracy niż mężczyźni. I zdaniem ogólnie kobiety są bardziej pracowite i ambitniejsze. Zależy też jakie, nie? I zależy jakie mężczyzna. No ale tak ogólnie. Kobiety są przede wszystkim, może nie tyle, że ambitniejsze, bo to zależy od człowieka. Kobiety są dokładniejsze i są bardziej cierpliwe. I to mogę powiedzieć, że to jest cecha płci, bo kobiety mają wkurwę cierpliwości i są bardzo, bardzo, bardzo dokładne. I ja też myślę, że przez to, że kobiety też często mają coś takiego, że chcą się wykazać i zrobią coś lepiej. No ale whatever. To tak szczerze, jakbym miał do tej samej pracy zatrudnić albo kobietę, albo mężczyznę i byłby to, nie wiem, coś, gdzie sprawność fizyczna się liczy, no to w którym momencie jest premiowane to, żeby zatrudnić kobietę? Jeśli dążą do tego, żeby zarabiać tyle samo, ewidentnie w pracach siłowych i fizycznych odstają od mężczyzn, a jeszcze na przykład wchodzą teraz takie postulaty, żeby przez parę dni w miesiącu miały wolne L4, bo na przykład mają miesiączkę. Ja nie mówię, że nie byłbym w stanie tego zaakceptować, ale dla osoby, która zatrudnia ludzi, ja nie zatrudniam ludzi taśmowo. Ja nie mam 10 tysięcy pracowników, gdzie wymienienie 500 kobiet na 500 mężczyzn da mi 200 tysięcy złotych w skali miesiąca oszczędności, tylko mogę jeszcze bazować na tym, że lubię tą ekipę, coś tam, nie jesteśmy korporacją. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Gdyż takie dupcenie, gdybyś miał wysłać laskę albo chłopa do opakowania paczek, to zakładając taką samą dokładność i pracowitość, facet przyniesie ci 5, a kobieta 3 na raz. No, zresztą przepisy też nie pozwalają kobiecie dźwigać więcej niż mężczyźnie, a nawet tyle samo, nie? Nie, u mnie każdy pracuje na jakiej umowie chce. Są osoby, które pracują B2B, są podwykonawcy, co też sobie wystawiają fakturę. Mamy też ludzi na umowie o pracę, jak komu pasuje. To jest takie gadanie, znam kobietę, co jest kierownikiem na tartaku i wykonuje swoją robotę lepiej niż większość chłopów. Teraz jest pytanie, czy ona też rąbie drzewo, czy jest koordynatorką i jest zajebistą menadżerką tego tartaku. Ale nawet jeśli wykonuje pracę fizyczną, no to sorry, no ale większość kobiet jest słabsza fizycznie od większości mężczyzn. To, że Agata Wróbel podnosiła 200 kilo i zrobiła medal na olimpiadzie, czy jakby Anita Włodarczyk nie złapała za kostkę, to mnie wyrzuciła do Hiszpanii, to nie znaczy, że Paweł Fajdek nie rzuca dalej lampionem niż Anita Włodarczyk. No rozumiesz, o co chodzi, no. I wiecie co? Wy nie rozumiecie jeszcze jednej ważnej rzeczy. Że to łączy i spaja nie tylko ich, ale całą rzeszę Polaków, którzy wciąż mają was dosyć. To nie jest tak, że ludzie po... Dobra, już nie będę tego oglądał, bo jakby to jest dosłownie to, co ja mówię. Jakby PiS nie rządził źle. On pod względem jakby rozwoju kraju i tak dalej, no nie było źle, no nie odjechał aż takiej kaszany jak inne rządy. Utrzymywali się w tej środkowej półce. I był wzrost PKB, demografia trochę leżała, próbowali, chociaż niektórzy nie próbują. Tylko problemem PiS-u była arogancja i wykluczenie społeczne bardzo wielu ludzi, którzy się na przekór zagłosowali w drugą stronę. I wyszło na to, że
samym socjalem i emerytami wyborów nie da się wygrać. Więc no, im naprawdę mało brakowało, im jeszcze brakowała chyba jedna grupa społeczna, którą by podłechtali. Więc no, i to tyle.